Scrum i Agile, żeby to wdrażać, potrzeba trochę trików. Skąd brać te triki? Od praktyków. I w tym odcinku będzie właśnie o takich trikach, praktykach i miejscach, gdzie je szukać. Będzie książkowo, prewentowo. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą zarządzania projektami, więc jeżeli interesuje się ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli jeszcze nie zadzwoneczkowałeś, żeby obserwować, to zadzwoneczkuj, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jak Ci się podoba to, co mówię, daj jakoś łapkę w górę. Co będziemy robić w dzisiejszym odcinku, o czym będę opowiadał? W dzisiejszym odcinku będzie o książkach, o tych trikach i praktykach. To, co widzicie na ekranie, widzicie coś, co przygotowali dla Was ludzie z wydawnictwa naukowego PWN w księgarni internetowej. Możecie do końca wakacji, to nagrywam w czasie wakacji 2021, do końca wakacji 2021 możecie kupić wybrane książki z rabatem, które widzicie tutaj na ekranie, a dodatkowo przygotowaliśmy dla Was dodatkowy kod, że jeszcze można po prostu tą cenę mieć bardziej atrakcyjną i razem z zespołem wydawnictwa przygotowaliśmy dla Was książki, które według mnie są warte uwagi, jeżeli zażąda się projektami i o części z tych książek chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Jak się zastanawiałem, jak o tych książkach opowiedzieć, jak w ogóle do tego podejść, stwierdziłem, że wybierzemy te książki, w których albo Jeff Sutherland brał udział. Jeff Sutherland jest współtwórcą Scruma. Jak się uczyć szukać trików, to od kogoś, kto był od początku, wie jak to działa, wie jak to funkcjonuje. I dodatkową ciekawą rzecz, właściwość, którą ma Jeff, mówię tak, jakbym go znał, mam nadzieję, że on kiedyś powie o właściwość, którą ma Mariusz, ale Jeff ma tą właściwość, że był żołnierzem, pracował na Scrumie, nieprzeciętna osobowość i ma jeszcze łatwość opowiadania historii. I stwierdziłem, że poszukam dla Was w tych książkach bardziej historii, bo projekty są nie tylko o technikach, projekty są o ludziach i o ciekawych rzeczach, których nie widać na pierwszy rzut oka. Wszyscy mówimy o Scrumie, o Agile, a pod spodem jest trochę więcej. I pierwsza książka, Scrum, z podtytułem, czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej. Z tym podtytułem strasznie bym się kłócił. Tym bardziej, że w kolejnej książce jest napisane, że Scrum nie jest szybszy. Ale nieważne, zostawmy. W tej książce znalazłem dwie historie. Pierwsza historia, długa szara linia, dotyczy transparentności. Bo transparentność to jest jedna z wartości według której działamy w Scrumie i ja wierzę, że transparentność jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o projekty. Jak wyglądała historia długiej szarej linii, o co w ogóle chodzi? Otóż Jeff Sutherland był absolwentem West Point, studiował na West Point, to jest akademia wojskowa w Stanach. No i generalnie, tak jak każda wojskowa organizacja, oni sobie lubią maszerować. Znaczy, może nie bardzo lubią, ale po prostu to maszerowanie jest bardzo ważną rzeczą. I akurat ta kompania, w której służył Jeff Sutherland, była najniżej na całej liście pod kątem musztry. Byli po prostu najgorsi. I stwierdził, no dobra, potrzebujemy coś z tym zrobić i postanowił zastosować transparentne podejście. Słuchajcie, wylepiamy wszystkie rzeczy, które działają nie tak, jak się zaangażujecie, postaramy je sobie poprawić. I najpierw gra była dosyć miękka, czyli były wrzucane rzeczy, ktoś tam wbił szable w piach, ktoś źle wkręcił i tak dalej, ale w pewnym momencie, jak ludzie zobaczyli, że to się pojawia i zaczyna być eliminowane, zaczęły się pojawiać tematy większego kalibru i część tych tematów dotyczyła dowódcy całego oddziału. No i to był moment, gdzie dowódca poszedł do Jeffa i trochę go opierdzielił za krytykowanie dowódcy i to był komunikat, w którym dostał odpowiedź zwrotną, słuchaj, okazuje się, że teraz ludzie się wpieli, to jest twój problem w tym momencie, czy jesteś gotów też się zmienić. Bardzo ważna rzecz odnośnie transparentności i wdrażania czegokolwiek, jeżeli zaczynamy wyciągać na wierzch rzeczy, które nie działają, to trzeba sobie zdawać sprawę, że one będą dotyczyć wszystkich, nie tylko i wyłącznie szeregowych ludzi, oni się zmienią, jest ok, ale mogą dotyczyć ciebie jako lidera. Natomiast wynik końcowy był, nie powiem Wam, jaki był wynik końcowy, bo oprócz tego, że udało im się w tej mustrze oczywiście podciągnąć i byli najlepsi, to wydarzyło się coś jeszcze i to jest bardzo fajny przykład odnośnie transparentności do bólu i osiągania ponadprzeciętnych wyników. Trzeba wyakceptować prawdę, wyciągnąć ją i na niej popracować. To story numer jeden w książki. Drugie story, które się znajduje tutaj, to fajna rada. Przestań nienawidzić zawodnika, nienawidzić grę. Bo mamy ciekawy mechanizm psychologiczny w nas zamontowany, taki, że my zakładamy, że my reagujemy
stosownie do okoliczności, bo jesteśmy przecież racjonalnym bytem ludzkim, dajemy sobie radę, natomiast wszyscy inni są sterowani charakterem. Nie, my tutaj jesteśmy świetni, a inni nie wiadomo, dlaczego tak się zachowują. Otóż, prawda wygląda trochę inaczej. To ten otaczający nas system, każdy z nas jest zanurzony w systemie, w którym się dzieją pewne rzeczy, które jest poukładane tak czy nie inaczej. I ten system, w którym się znajdujemy, odpowiada za większość naszego zachowania. To nie jest do końca tak, że my tym sterujemy. Jak ktoś cię umieści w pewnym konkretnym systemie, który na przykład promuje rywalizację, to tak będziesz się zachowywał. Ten, który promuje współpracę, będzie promować współpracę. Ten, który cię nastawia na rozwój, będziesz się rozwijał. To jest jednocześnie i pozytywne, pozytywna konstatacja. Polskie słowa mi unikają. Zdanie sobie z tego sprawę i to jednocześnie pozytywna rzecz, ale też negatywna, bo to jest przerażające. Jeżeli trafisz do złego systemu i zostaniesz w tym złym systemie, to po prostu nie ruszysz z niego dalej. Ja przyznaję, że miałem strasznie dużo szczęścia, trafiałem do organizacji, w których mogłem się rozwijać. Staram się tworzyć taki system, w którym też się możemy rozwijać, ja się mogę rozwijać. Staram się zwracać na to uwagę, w kim przebywasz, co robisz, gdzie działasz, bo to jest po prostu klucz, które będzie ciebie kształtowało. Tych rzeczy tutaj znalazłem w tej książce dwie, ale jest więcej. Scrum, czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej. To nie do końca prawda, ale sama książka jest dobra. Teraz kolejna rzecz z kolejnej książki. Bardzo ciekawostka, to mnie przyciągnęło. Scrum w praktyce, też Jeffa. Zwiększaj wydajność, uzyskuj wyniki i definiuj przyszłość. O, w tym się zgadzam dużo, dużo bardziej. Da się odpowiednio działać, zwiększyć wydajność i mieć konkretne wyniki i zdefiniować przyszłość. Bo teraz w dobie pandemicznej często pada coś takiego, że nie ma sensu planować. Nie ma co planować, bo to się nie zadzieje. Bullshit. Nie powiedziałbym dosadniej. Planowanie ma sens i to definiowanie przyszłości działa. Natomiast ciekawostka w tej książki to jest odnośnie kłamstwa. Kłamstwo zmienia sposób działania twojego mózgu. To jest ciekawostka, że jeżeli zaczynasz kłamać i to kłamstwo nie zostanie przyłapane, to mechanizm, który w mózgu odpowiada za wyrzuty sumienia, zostaje złagodzony i w pewnym momencie potrafisz go wyłączyć. I to prowadzi do tego, że w pewnym momencie część ludzi totalnie w kłamstwo brnie. Ja wiem, że ty tego nie robisz, broń Boże, nie? Wiemy, ale to może komuś innemu. Wszystko zaczyna się od małego kłamstewka. I teraz ten mechanizm, przekładając na projekty, jeżeli schowamy, że czegoś tam nie dowieźliśmy, ale to nie wyszło i pozostałe rzeczy dało się poukrywać, to okazuje się, że te wyrzuty sumienia się wyłączają i zaczynamy wchodzić w taką mgłę wojny totalnie nie wiemy, co się dzieje. I to znowu, to jest fajne w książkach Jeffa Sutherlanda. Dużo elementów historyjek, rzeczy, które dają trochę szerszą perspektywę na to, czym pracujemy. O, tak pokażę, czym pracujemy, co się dzieje z ludźmi. Były takie książki, które ja czytałem, Toma DeMarco i Timothy Lister bodajże, które opisywały podobne rzeczy i one bardzo dużo mi dały pod kątem zrozumienia tego, co się w ogóle dzieje w tej całej perspektywie, dlaczego jako ludzie zachowują się tak czy inaczej i dlatego po te książki warto sięgnąć. Kolejna książka, Scrum, 97 rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Tu jest akurat 97 tematów napisanych przez różnych autorów. Krótkie felietony, mniej znane osoby może to pisały. Tutaj znalazłem ciekawostkę. Specjalizacja jest dobra dla owadów. I wam przeczytam o co chodzi, bo to jest dosyć ciekawe, a dotyczy interdyscyplinarnych zespołów. To pochodzi z kolei z książki Roberta Heinleina, albo Heinleina. Heinleina się pisze, w każdym razie książka dobra, ale nieważne. To o co chodzi we specjalizacji? Człowiek powinien umieć wymienić pieluchę, zaplanować inwazję, zaszlachtować świnie, kierować statkiem, zaprojektować budynek, napisać sonet, poprowadzić księgowość, zbudować ścianę, włożyć kość, pocieszyć przy umieraniu, przyjmować rozkazy, wydawać rozkazy, współpracować, działać samemu, rozwiązywać równania, analizować nowy problem, przerzucać nawów, programować komputer, ugotować dobry posiłek, skutecznie walczyć, umrzeć z godnością. Specjalizacja jest dobra dla owadów. Tak, do przemyślenia, po prostu pierwszy raz wchodzimy w taką poezję projektową, tak naprawdę. O co chodzi w tą specjalizacją? Chodzi o to, że w Scrumie pracujesz w interdyscyplinarnych zespołach. To oznacza, że nie możesz powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie mój obszar, reszta mnie nie interesuje, bo te elementy specjalizacji ze sobą nie podziałają. Trzeba wyjść poza ten swój
Kokon, Specialivatli i Mur robić trochę więcej. Może nie aż tak dużo z tego, co tutaj wypisałem, ale warto zrozumieć, co robią graficy, co robią programiści, co robią ci ludzie z marketingu, z HR-ów, rozbić te filosy, stworzyć zespoły, które potrafią ze sobą gadać, a jeżeli pracujesz w interdyscyplinarnym zespole, to czasem po prostu musisz wyjść z tego swojego obszaru, Specialivatli i zrobić coś więcej. To jest bardzo rozwojowe, nie musisz być mistrzem w każdym obszarze, ale warto. I to, co jest ciekawe w tej książce akurat, te różne perspektywy, na które można spojrzeć i wyłapać coś dla siebie, bo tak naprawdę projekty są o ludziach i o tym, jak oni je widzą. Być może odnajdziecie się w nich właśnie. Teraz kolejny punkt. To, czego ja się dowiedziałem z kolejnej książki. Kurde, to jest kobylasta. To jest kobylasta i ona trochę inaczej działa. Księga Scruma, sprawdzone wzorce. Też Jeff Sutherland maczał w tym palce. Natomiast ta książka jest trochę inna. To jest naprawdę sporo powrzucanej treści, technik i tematów do zrobienia. Kurczę, fajna Biblia. Taka mocno narzędziowa, więc raczej nie beletrystycznie do przeczytania, też w charakterystyczny sposób, ale co można znaleźć w niej? Można znaleźć na przykład to, że nie ma Kaizen bez Hanfei. O Kaizen praktycznie każdy słyszał. To jest dosyć popularne, nagrałem filmik, to jest jeden z popularniejszych filmików na kanale. Kaizen, czyli stopniowe poprawianie i działanie do przodu, ale okazuje się, że Kaizen, żeby działał, ma jeszcze jedną dodatkową rzecz, że w momencie, w którym się zorientujemy, że coś jest jakiś brak, to Hanfei oznacza wyrażenie żalu, albo indywidualnie, albo grupowo, żal, że z powodu braku. I żeby działały te wszystkie rzeczy zwinne i funkcjonowały, to nie chodzi o uroczyste obchody, hasła, ekscytacje, lecz chodzi o pokorę i determinację, że chcemy być lepsi, chcemy działać, żeby być coraz lepszym w tym, kawałkami poprawiać, jeżeli coś jest nie tak, wziąć to do siebie i popracować nad tym. Kaizen nie zadziała bez tego ludzkiego elementu, okej, bierzemy to na siebie, bierzemy w odpowiedzialność, jesteśmy zdeterminowani, żeby być coraz lepsi. To jest zaangażowanie, poczucie, że to działa. Wydaje się, że to jest oczywiste, ale jednak to zwróciło moją uwagę. Bardzo ciekawe, bardzo ważne, bo bardzo często wdrażając jakiekolwiek techniki, zapominamy o tym, co się powinno zadziać w głowie, a to, co się będzie działać w głowie, jest najważniejsze. Jeszcze jedna rzecz, którą znalazłem w tej książce i przyznaję, nie znałem tego, nauczyłem się nowego słowa i nowej techniki, kaikaku. Nie wiem, czy słyszeliście, napiszcie w komentarzu, czy słyszeliście o kaikaku. Chodzi o ekstremalny kaizen. Kaizen to jest, wielu ludziom się podoba, że okej, powolnie, ewolucyjnie robimy małe kroki do wielkiej zmiany, jesteśmy świetni, ale kaikaku to jest ekstremalny kaizen. Czasem trzeba zrobić ogromną zmianę, żeby ruszyć gdziekolwiek. Nie wszystko da się zrobić małymi. Słyszeliście o tym w ogóle? I okazuje się, że jedno i drugie w filozofii pracy i japońskim podejściu do działania powinno ze sobą współpracować i działać. Bardzo bliskie dla mnie podejście, bo wierzę w Kaizen, wierzę, że działa, ale wiem, że po prostu bez niektórych rewolucyjnych zmian pewnych rzeczy się zrobić nie da, bo utkwisz w tym systemie, o którym mówiłem trochę wcześniej. W rzeczy dla mnie do sprawdzenia to jest kaikaku, obiecuję, że nie powstawię tej filozofii od tak, bo jest ciekawa, ale jest bardzo niszowa, więc to pewnie będzie bardziej niszowy film. W każdym razie w książki Księga Scruma możecie to szukać więcej takich rzeczy, które są ciekawe i które są dosyć praktyczne. Kobylafta, dużo do czytania, ale warto. I jeszcze siódmy trik, a ta z kolei, bo żeby nikt nie myślał, że zarządzanie i Agile to tylko i wyłącznie informatycy, HR Business Partner. To jest książka napisana pod redakcją Kariny Popieluch. Pozdrawiam Karinę serdecznie. Ja mam też swój mały wkład w tej książce. Jeden z rozdzielików jest mój o zarządzaniu projektami w HR, ale ponieważ trzymamy się jakoś jednego tematu tutaj, to Agile'a. Jest też rozdział Agile HR napisany przez Małgosię Kusyk. Serdecznie pozdrawiam, Małgosię też. Jeffa nie znam osobiście, a mogę mówić Jeff, Małgosię i Karinę znam, fajne osoby, pozdrawiam. I hasło, które wyłapałem z tego artykułu, bardzo ważne, Agile to po pierwsze być, a dopiero po drugie działać. Chodzi o filozofię, o sposób myślenia, działania i najlepiej tą filozofię przemyśleć sobie, poukładać w głowie, szukając dobrych wzorców i ciekawych punktów, więc książki jak najbardziej do przejrzenia. To, co mam dla was dodatkowo, to oprócz tej promocji, którą widzieliście tam na ekranie,
to mamy kod dodatkowy. Jak piszecie kod Scrum10, wpiszecie kod Scrum10 do koszyka, to dostajecie dodatkową wniżkę na te książki, które w koszyku się znajdują. Czyli te, o których mówiłem, plus część dodatkowo, więc zapraszam Was serdecznie, kliknijcie w link, który znajduje się w opisie do filmu. Do końca wakacji obowiązuje ta promocja, korzystajcie. Jeżeli oglądasz ten film już po wakacjach, to książki nadal zachowują wartość i warto po nie sięgnąć. Link się wymieni na ten prowadzący do księgarni wydawnictwa naukowego PWN, żebyście mogli tam wejrzeć. Z mojej strony wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów o książkach, takich recenzji, to też napiszcie w komentarzu. Będziemy kombinować. Jak się Wam spodoba, to będzie się działało więcej, a jest, myślę, że to nasz pierwszy krok, a nie ostatni w PWN. Więc powodzenia, miłej lektury i do dzieła. Samo się nie wrobi.